Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym programie Gdzie jest Marzena Świlska? Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Matysiak, menadżer klubu fitness WF Kostrzyn. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Czuję się zaszczycony, że mogę tutaj być. Nam również miło. Na początek powiedz nam, Michał, jak trafiłeś do Kostrzyna, jak trafiłeś do klubu fitness? Okej, no to jest taka dość długa historia, jeśli chodzi o sam Kostrzyn. No nigdy się nie spodziewałem, że tutaj trafię, ale bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, na co dzień mieszkam w Gorzowie, natomiast niedługo to się zmieni, już są jakieś tam plany poczynione, żebym wprowadził się tutaj do tego pięknego miasteczka. Ale jak tutaj trafiłem, w branży fitness pracuję od 8-9 lat. Na początku byłem doradcą klienta w jednej z takich dużych sieciówek w Polsce, może nie będę mówił tutaj nazw, nie będziemy nikogo reklamować. Bardzo szybko awansowałem na menadżera regionalnego, później pracowałem w innej sieciówce, natomiast gdzieś nie do końca odpowiadał mi ten taki system pracy, taki mocno korporacyjny. Ja jestem osobą, która sobie ceni taką wolność, elastyczność, więc wpadłem na pomysł, że dlaczego nie zrobić takiej sieci klubów fitness po swojemu. Znalazłem tutaj w Kostrzynie nad Odrą inwestora, który zaufał mi i tak jestem tutaj i działamy. Możemy śmiało powiedzieć, że tym inwestorem jest pan Stefan Biliński. Tak, dokładnie. To znaczy, no myślę, że to jest osoba znana tutaj w mieście, więc nawet tak. Chyba nie trzeba przedstawiać. Klub prezentuje się fantastycznie. Często rano jadąc do pracy spoglądam w okno i widzę już tam od rana ćwiczących ludzi i to takie budujące jest, aczkolwiek ja aż mam to za sobą. Kultura i branża fitness to obok chyba turystyki i gastronomii najbardziej dotknięte dziedziny życia, jeżeli chodzi o pandemię. Jak wy sobie radzicie w tym trudnym czasie? Tak, zdecydowanie. Jest to jedna z branż, która została najbardziej dotknięta razem właśnie z tą gastronomią i branżą eventową. Zresztą wy też na pewno widzicie skutki całej tej pandemii. Natomiast do samej obecności, że faktycznie od 6 rano ludzie już od 6.30, przepraszam, u nas ćwiczą. Tak, jest to miłe i budujące, ponieważ widzę, że przez ten okres pół roku, zaszczepiliśmy wśród mieszkańców Kostrzyna i okolic taką chęć do tego, żeby faktycznie zacząć dbać o swoje zdrowie, żeby uprawiać sport. Ci ludzie już są coraz bardziej świadomi tego, że faktycznie ten sport w naszym życiu powinien być na co dzień. A co do całej pandemii i tego, jak my teraz działamy, no działamy oczywiście zgodnie z rozporządzeniem. Jesteśmy otwarci dla zawodowych sportowców. No jest to czas dla nas trudny, ale ja uważam, że każdy, nawet ten gorszy okres, niesie ze sobą jakieś pozytywne także znaczenie. Mamy trochę więcej czasu na to, żeby móc pochylić się nad sprawami, których efekt tak naprawdę niedługo mieszkańcy Kostrzyna tutaj zobaczą. Będziemy emitowani po świętach, z tego co wiem, więc tydzień po tak naprawdę tym materiale będziemy otwierać się nową salę z zajęciami spinning, z pole dance'em i będziemy mieli bardzo dużo niespodzianek dla dzieci. Fantastycznie, ale wspomniałeś o tych sportowcach zawodowych, profesjonalistach i wspomniałeś o związku przyciągania, jak to się nazywa dokładnie? Tak, jest to Związek Przyciągania Liny. No jako WF jesteśmy klubem partnerskim tego związku. Oczywiście jest to związek, który jest honorowany przez Ministerstwo Sportu. I tak, my w swoim klubie prowadzimy nabór do kadry C, to jest szeroka kadra naszego kraju, ale prowadzimy takie zapisy, więc osoby, które korzystają z naszego obiektu, przygotowują się do Mistrzostw Polski w przyciąganiu liny. No fantastycznie. Być może, proszę Państwa, niebawem będziemy mieli Mistrzów Polski w przyciąganiu liny z Kostrzyna. Kto wie? Tak, dokładnie. Mamy w klubie Mistrzów Polski, czy to zapaśników, czy to biegaczy OCR. Może doczekamy się tutaj złota na Mistrzostwach Polski w przyciąganiu liny. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Oczywiście. Skoro pandemia rządzi, to my porządźmy trochę przyciąganiem liny. Dokładnie. No to właśnie skupmy się może na ofercie klubu.
wspomniałeś o tym, że będzie coraz więcej tego i tak dalej, ale na teraz, dla kogo? Co i dla kogo? Rozumiem, że panie mają coś dla siebie, panowie coś dla siebie, ci bardziej rozrośnięci panowie też coś dla siebie. Powiedz nam o tym, jak wygląda na taki codzienny dzień pracy i co oferujecie konkretnie klientom? Okej, jeśli chodzi, kto może przyjść do naszego klubu, tak naprawdę u nas znajdzie miejsce sobie każdy. Ja wiem, że to mówi się szczególnie w ekonomii, że jeśli coś jest dla wszystkich, to jest nie do niczego. Ja się z tym nie zgadzam kompletnie. U nas trenują osoby, które są w wieku powyżej 65 lat. Są to nasi seniorzy, przeważnie przychodzą z rana. Wiadomo, że ich trening jest trochę mniej intensywny od tych treningów osób młodszych, ale takie osoby znajdują u nas oczywiście też miejsce, ponieważ z ofertą, oferta jest skierowana dla każdego. Mamy zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, to są zajęcia głównie ogólnorozwojowe. No, jako Polacy spotykamy się dość mocno z tym problemem i on teraz będzie się mocno pogłębiał, jeśli chodzi o nadwagę i tutaj te nieprawidłowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych. I to się na pewno, to znaczy tak, my walczymy o to, żeby to się zmieniało. Natomiast no, sytuacja w kraju i prognozy pokazują rzecz zupełnie odwrotną, że tak naprawdę pogłębiamy się w tym kryzysie. Natomiast tak jak już mówiłem, mamy zajęcia dla dzieci, są to zajęcia ogólnorozwojowe, ale również sporty walki i zajęcia taneczne. Oczywiście swoją ofertę kierujemy do każdego miłośnika sportu, bo mamy zajęcia też prozdrowotne, czyli tak naprawdę także kierowane dla pana, dla tutaj naszego operatora i operatorki, bo jednak też życie, siedzący tryb życia no, powoduje tutaj u nas masę bólu i tych złych nawyków. Także mamy zajęcia prozdrowotne, zajęcia taneczne, sporty walki. Jesteśmy w ogóle jedynym miejscem w województwie lubuskim, który posiada także kryty tor do treningów OCR czy Ninja. No, jest też teraz taki bardzo mocno promowany program Ninja Warriors. Jeśli ktoś by chciał się do niego dostać, no to oczywiście może się u nas w klubie do takiego programu przygotować. Niedługo też ruszymy z takim parkiem już pod gołym niebem, ale to też jeszcze myślę, że przed wakacjami owoc tej naszej pracy ujrzy światło dzienne. Co my tam jeszcze mamy? Mamy zajęcia wzmacniające, czyli tak naprawdę kierujemy je głównie do pań. Podczas tych zajęć możemy modelować swoją sylwetkę, ale mamy też zajęcia bardzo intensywne dla już takich wyjadaczy fitnessu i sportu. Jeśli ktoś nie ma ochoty korzystać z zajęć grupowych, to oczywiście może skorzystać z siłowni. Klub jest przystosowany tutaj do warunków treningowych tak naprawdę każdego. Posiadamy sprzęt światowej klasy producenta Matrix. Zgadzam się z tobą w 100%, jeżeli chodzi o te nasz niezdrowy tryb życia. Byłem przez kilka dni ostatnio w takim spa, gdzie są baseny i na tych basenach to widać, że nie tylko tacy dorośli ludzie, ale młodzi ciągle, ale też właśnie dzieci już z nadwagą. I pomimo, że ja już od 20 kilku lat nic nie ćwiczę, to nie wyglądałem tam najgorzej. Tak, no właśnie. No i niestety będziemy się spotykać z takimi zjawiskami, co oczywiście powoduje ogromne tak naprawdę koszty dla Skarbu Państwa, no bo jednak te osoby później będą miały problemy ze zdrowiem. No właśnie, zdrowy tryb życia. Zdrowy tryb życia to takie modne hasło i dużo się o tym mówi. Dużo ludzi rzeczywiście stara się jakby żyć zdrowiej, powiedzmy. Ale co to jest poza ćwiczeniem? Przyniosłeś tutaj książki, które, jak spojrzałem, dotyczą między innymi też tego tematu. Jak żyć zdrowo w dzisiejszych czasach? Więc tak, jak żyć zdrowo? No właśnie, i tutaj mamy też do czynienia, szczególnie w okresie noworocznym, kiedy to faktycznie wszyscy chcą się zmienić, natomiast nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Bo tak jak pan mówi, zdrowy tryb życia. Co to znaczy? Oczywiście prócz treningów to jest też zdrowe odżywianie, ale też życie w harmonii.
Przecież jeśli ktoś, powiedzmy, no nie wiem, zjadał na co dzień 10 tysięcy kalorii, no to nie możemy takiej osobie powiedzieć, żeby nagle przyjęła restrykcyjną dietę i zaczęła jeść tych kalorii 2000, no bo to no nie ma szansy powodzenia po prostu, więc ja uważam, że zdrowy tryb życia to jest życie w harmonii z samym sobą. Oczywiście do tego musimy dodać te treningi, to nie muszą być mordercze treningi, to wystarczy, że to jest trening 30 minut, powiedzmy co drugi, co trzeci dzień w tygodniu, no i trochę lepiej się odżywiać, czyli po prostu gdzieś tam odrzucić te jedzenie śmieciowe, natomiast ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby całkowicie wyeliminować z diety, bo sam jako człowiek mam takie ciągoty do tego i raz w tygodniu pozwalam sobie na taki posiłek, natomiast no super, jeśli ten fast food pojawi się na przykład raz w tygodniu, a nie na co dzień. No to ja jestem bardziej restrykcyjny, u mnie fast food raz w roku. O! Ale wróćmy do tego, bo to mnie też zainteresowało bardzo, ze względu na wiek przede wszystkim. Wspomniałeś, że właśnie macie ofertę dla seniorów. Rozumiem, że to są zupełnie inne zajęcia, że to są, tak myślę, ćwiczenia, które są mniej absorbujące, jeżeli chodzi o ich intensywność. Ale czy ktoś taki jak ja, w bardzo poważnym wieku, z endoprotezą biodra, który nie może biegać, bo lekarz zabronił. Mogę jeździć rowerem, spacerować, no i parę innych aktywności. No, i co tam u was w tym WF Kostrzyn ja dla siebie znajdę? No wie pan co, oczywiście, wie pan co, miało być na pan, przepraszam. Wiesz co, no tak, oczywiście dla każdego znajdzie się odpowiednia forma ruchu. Jeśli jest proteza biodra, no to po prostu możemy ćwiczyć na maszynach, które tak naprawdę wymuszają na nas odpowiedni ruch, nie angażując innych mięśni. Czyli na przykład, no przychodzi pan, musi pan po prostu przyjść i może zrobimy z tego materiał, z takiego treningu wprowadzającego z tobą. Niewykluczone. Zastanowimy się nad tym. Myślę, że byłoby to ciekawe. Natomiast tak, zawsze znajdziemy tutaj odpowiednik. Jeśli będziesz chciał do nas przyjść, oczywiście każdy może skorzystać z takiego pierwszego treningu z trenerem, więc jesteście tutaj pod fachową opieką i trener już dobierze odpowiednie ćwiczenia do stanu zdrowia. Oczywiście, proszę Państwa, ja to pytanie zadałem jako ja i podałem swój przykład, ale mówię to w imieniu Państwa, bo myślę, że takich jak ja jest dużo więcej w mieście, którzy już są w pewnym wieku, mają jakieś dolegliwości, a być może mogliby swój stan zdrowia poprawić, między innymi właśnie przez te ćwiczenia. Ja przyznam, że poznałem Was tak jakby szerzej, poprzez Waszą działalność charytatywną, bo widać Was w mieście na wszelkiego rodzaju imprezach. Czy to robiliśmy Święto Miasta, Kostrzyn na Fali, czy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy inne imprezy odbywają się w mieście, w parku, gdziekolwiek. Widać Was po prostu. Czy to wynika z tego, że jakby popularyzujecie jakby swoją markę i siebie, czy też macie jakby w DNA wpisane, że też chcecie pomagać innym? To znaczy tak, jeśli chodzi o działalność charytatywną, tutaj powołując WF, miałem dwa priorytety. Przede wszystkim, wiadomo, to była popularyzacja zdrowego trybu życia i sportu, natomiast drugim takim celem była ta działalność charytatywna. U nas w klubie pracują osoby młode, natomiast jesteśmy pełni energii, mamy dużo pomysłów, jesteśmy kreatywni, więc chcielibyśmy wykorzystać tą swoją energię i moc na to, żeby pomagać innym. Ja uważam, że dobro zawsze wraca i tak jest, mogę to powiedzieć ze swojego przykładu, zresztą myślę, że nie muszę Was do tego przekonywać, bo też obserwuję, jak działają na przykład takie centra kultury w innych miastach. Ja na przykład jestem zbudowany Waszą postawą, bo wczoraj odpaliłem Facebooka, staram się na weekendy gdzieś tam odrzucać ten telefon, natomiast wieczorem odpaliłem Facebooka, trafiłem na wieczór poezji, także byłem w szoku, że naprawdę tutaj fajnie działacie. I całe szczęście, bo wiadomo, że jest ten okres pandemii, wiele firm czy instytucji po prostu nie podejmuje żadnych działań, bo twierdzi, że są one od razu skazane na niepowodzenie z racji pandemii, natomiast Wy też się tutaj, widzę, nie poddajecie i działacie, co jest fajne. Wracając do tej działalności charytatywnej, tak, to jest nasz taki drugi cel, będziemy pomagać, chcemy to robić, a
też to niesie oczywiście ze sobą korzyści biznesowe, może nie takie bezpośrednie, ale na pewno pośrednie, no tak jak tutaj mówisz, poznałeś nas, poznałeś naszą markę, bo po prostu tak działaliśmy i tak. I to jest ta droga, którą będziemy podążać i oczywiście jesteśmy na każdym evencie, które jest organizowane przez miasto, czy przez KCK, czy przez MOSIR, czy chociażby przez eventy, które już sami samodzielnie organizujemy. No to co, czekamy na to, że wreszcie ta pandemia odpuści, że będziemy się mogli spotykać. My w Centrum Kultury będziemy mogli zapraszać Państwa do nas i będziemy się mogli komunikować, nie tak jak teraz rozmawiamy za pośrednictwem dóbr techniki, tak je nazwijmy. I to jest oczywiście wynik pandemii, bo gdyby nie to, to spotykalibyśmy się, proszę Państwa, na żywo. Ale to, że pandemia spowodowała, że nie możemy się spotykać, to między innymi dlatego powstał ten program. Ale też są tego plusy, bo macie Państwo okazję poznać ciekawych ludzi mieszkających, pracujących, działających w Kostrzynie. I takim dzisiaj naszym gościem był Michał Matysiak, menadżer klubu fitness WF Kostrzyn, a ja jeszcze przypomnę, że był to kolejny program zatytułowany Gdzie jest Marzena Świrska. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.